Siemaneczko, Elameczko, to ja tam dzień gorny, to mam dzisiaj ze mną Laura i Jagoda. Siemaneczko. Siemaneczko. I dziś będziemy testować miks produktów zmieszanych. Nie lodów, tylko produktów. Tak, wymyśliłam, że Kacper będzie próbował nowe rzeczy dla niego i będzie próbował po prostu nowe rzeczy, nowe smaki, bo Kacper woli takie tradycyjne swoje. Tak. A więc. I uwaga, teraz pierwsze co będę jadł, to będą tęczowe skittlesy. Tak, to są skittlesy, które są w Ameryce, ale są teraz bardzo popularne i są bardzo dobre. Tak, bardzo dobre, polecam je. Uwaga, są, ale nigdy ich nie jadłem. Tak, bo to są nowe rzeczy dla Kacpra i tak. One występują w kolorach pomarańczowych, zielonych, fioletowych, różowych i żółtych. A ja mogę wam powiedzieć, jakie mają smaki. Pierwszy pomarańczowy ma smak właśnie tej pomarańczy. Drugi ma smak limonki. Trzeci ma smak cytryny. Po drugi jest to zielony o smaku limonki, a trzeci żółty o smaku cytryny. Czwarty o smaku owoców leśnych, a piąty o smaku truskawki. Okay. Ale czwarty jest w kolorze tym, fioletowym, a na piątym jest w kolorze różowym. A więc testujemy. Jest ich bardzo wiele, więc pierwszy biorę pomarańczowy. Proszę. Dobra, cholera. Ja mam zielone. Ja mam te różowe, bo mi się tak... Są bardzo miękkie, ale są dobre. Tak. Ile oceniasz? Od 1 do 10. Uwaga. Oceniam dokładnie. Nie wiecie ile, ale... 10 na 10! Jej, Kacper. Okej. Druga rzecz. To ale jest... jeszcze będę musiała przetestować smaki. Nie zapomnijcie o tym. A, no tak. No to jadłaś tak. Pomarańczowy. Ja już wziąłam pomarańczowy. Zielony. I teraz limonowy. Ja chcę już kawę. To już jest. Ty, no czemu to są? Ty zjedz sobie. Nie. No, dziękuję. No. Limonkowy jest i tak dobry. Ja spróbuję ten. O, i proszę. No. Zory. Teraz będę owoce leśne. Żył tego. Żółty jest bardzo pyszny. Tutaj smakuje. Tutaj fioletowy. Daj mi fioletowego. Zapach gumy balonowej. Dobra. Teraz kolejna rzecz. Jeszcze jedno. Nie zdążyłam przygotować truskawki i cytryny. Tu masz truskawkę. Uwaga, a teraz jem truskawkę. Ja już tak spróbowałam. Truskawka jest bardzo gruba, 10 na 10. A cytrynka to dokładnie... Żółty? Tylko sobie zobaczę. Łe, zobacz jakie są posklejane. No, bo dzisiaj ciepło bardzo. No, a teraz proszę zrobione gdzieś. Dobra. Ale jak znajdziesz, to zrobimy widzom. Weź mi cytrynowego. Proszę. Dzięki. Ja bym teraz takiego żółciutkiego. Bardzo smaczny. Ale uwaga. Jest 9 na 10 cytryna. Dobra, teraz spróbujemy dla Kacpra bitą śmietanę truskawkową. Tak. Uwaga, Kacper. Uwaga, ale na język. Okej, okay, na język. Nie, lepiej na łyżeczkę. No to... Dobra. To tak się nie robi, to jest taki spray. Okej. Okay. Ej, ty, to jest tort! Nie, to jest różowe po prostu. To jest idealne do tortu, widzicie? Pokażę widzom. Daj.
Idealny do tortu urodzinowego. I to tylko to jest kawiaczka. Chcesz go spróbować? Aha. Ale daj mi to później. Dobra? Tak. Ale mało. Ale smakuje tak samo jak danonki. To co? Jak oceniasz? 10 na 10, ale smak danonki. Okej. Okay. A ponoć właśnie tą bitą śmietanę użyjemy do dzisiejszego ciasta. Tak. To będziemy piec na podeście. Następnie wiecie o tym, widzowie? Mini tablerą. Wiecie o tym, widzowie? No, wiedzą. Proszę, Kacper. Dobrze, mini tablerą. Jadłeś kiedyś tablerony? Co, Kacper? Nie jadłeś? Nigdy ich w życiu nie jadłem. Powiem ci, że są bardzo dobre. O nie, chyba się nawet już roztopiły. Z tego, co tu widzę. Raczej nie. I tam roztopiły się. Ale mam, proszę. Błagam. Spróbuj. Czekoladka taka dobra. Powiem ci, że jest bardzo dobra. No, przebił w ogóle ten gdzieś. No, 10 na 10. Mi też. No, Kacper, widzicie, odkrywać nowe rzeczy to jest plus, prawda? Mhm. No. Kacper. Teraz takie normalne chipsy o smaku ketchupowym. Ja je uwielbiam. Pożuj pierw, pożuj. Już. Num. Dobra, teraz zrobiłem. Teraz one są o smaku ketchupowym. Bardzo dobra. No, ona jest piękny. Ja sobie żre. Dobre? Dobre? Mhm. Ile je oceniasz? 10 na 10. Jezu, Kacper. Widzicie? Kacper tyle rzeczy lubi. Teraz raz na małe zesza, a potem na jedzicie. Tak. O, i jeszcze mam do ciebie, bo Kacper zawsze pije kubusy i to jest smak i Kacper będzie na końcu musiał go odgadnąć. Na końcu, okej? Okay? Mhm. Ale lepiej z tego nie mam jest, dobrze? Dobrze? Tak, bo to twoje jest tylko. Nie mogę. O nie, roztopiło się, ale mam tu jednego takiego w całości. Ale proszę, Kacper. Maltesersa jest? Niam. To są takie kuleczki? No, my się też nie rozdobiły. Dzisiaj na 10 dobrze były recenzje. Pokażę. I ostatnie, jeżyki. Bardzo popularne. Jeżyki. Kacper, jesteś tego ciekawy? Uwaga, Kacper. Jest. No, mamy tu takie jeżyki i zawsze pamiętajcie, widzowie, jeśli kupujecie te ciastka jeżyki, wspieracie polską ochronę jeży. A smakują? Tak samo jak ciastka maltanki. Dobra? Mhm. Ty oceniasz? 5, 10. 10 na 10! I to jest dzisiejszy motyw naszego filmu. 10 na 10. Wszystkie przekąski. Polecamy wam to kupić wszystko w chacie polskiej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie. Kubuś. A, jeszcze kubuś, no właśnie. Uwaga, Kacper. Pożyj sobie. Ja tego nie chcę. Szrytko. To już. Chyba sobie zje. A co ci z tych wszystkich smakowało oprócz Maltersów? Wszystkie te, które były dziś do przetestowania. A najbardziej? Chipsy. Cheetosy? Mhm. O, okay. Tak wyglądają. Teraz Kacper pije kubusa. Który to jest smak, Kacper? Na pewno wiem, że to skawa, bo tak wygląda. Lędyczny niż malina, ale może to być truskawka. Zobaczymy. Jedynie to jest truskawka, z tego co wiem. Kacper, ty od razu od początku wiedziałeś, że to jest truskawka. Ja bym tak myślałem. No. Uuu.
No a więc, kochani widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku i Kacper, pa!